Jak można w ogóle jeździć czymś takim na co dzień? Przesada. Kurde, no sorry, jak w oborze jakieś, no. No to zostawiamy sobie na pamiątkę. To trzeba będzie chyba bramkę oprawić. Dzień dobry, dzień dobry. Siema. Piotr, co my tutaj mamy? Opowiedz coś. Od czego to zacznę? Tu widzę, klient bardzo, bardzo nie dbał o ten samochód. Ostatnio, jak widać, o ciebie było palone i to ostro, że się wysypuje. No powiem, co, auto jest uwalone. Pod wycieraczką tu nie, ale z tamtej strony, o tutaj pod wycieraczką, do środka, to powinno być takie cięcie. Z tego, co wcześniejśmy widzieli, popiołu, samego popiołu. Nie? Tak. To jest sam popiół, można szufelką ściągać. Tak dosypu jest dużo. Co ja mogę? No ja bym tak nie mógł jeździć. Pewnie. Tu się coś wylało. Tutaj już jest popielniczka, w której zobaczcie, ile jest papierosów. To dla nowego właściciela na pamiątkę. Tak, zajmiemy się tutaj praniem wnętrza. Także musimy doprowadzić to do stanu używalności, no bo kurde, no jak można w ogóle jeździć czymś takim na co dzień? Z tego co wiem, to tutaj klient, znaczy ten poprzedni właściciel gdzieś tam sporo kilometrów robił miesięcznie, no ale żeby jeździć w takim syfie, nie wyobrażam sobie. Jak widać, dla niektórych ludzi nie stanowi to jakby przeszkody i mogą tak jeździć. Nie, nie ma znaczenia, niektórzy też nie są jakimiś flikami detailingu, czy że niekoniecznie lubią, jak jest aż tak czysto. No, no ale aż tak to czysto, to jest, słuchaj, to jest... Przesada. Kurde, no sorry, jak w oborze jakieś, no. Nie, miałem coś takiego na przykład, że jak ja jeżdżę autem i mi się to już trochę zbiera tego brudu, no to mi się źle jeździ po prostu, nie? Wiadomo. Zobaczcie, jakie są siedzenia upieprzone. Tutaj się coś powylewało, tutaj spójrzmy. Musimy się lampką posiłkować, żeby lepsze światło było. No, ogólnie są plamy na całe siedzenie, wszędzie. Tak, o tutaj, jeszcze może poświecę. O kurde, patrzcie co tam, jakie skarby są. Tam papieros chyba całe leży jeszcze. Tak, i to nie jeden chyba, tam jakieś jeszcze leżą. W ogóle musimy zdemontować fotele, żeby, no i tam to dopiero się wtedy jakieś skarby ukażą. Tutaj jest to samo, słuchajcie. No, to też jest zabudowane plastikiem, pytanie ile tam z tego wyjdzie, nie? Bo tu... Jest jeden wielki śmietnik, nie? Tutaj, też w środku, w tym syfu. A też ten tytoń. Wszędzie, o kurde, faktycznie, o tam, no. Wszędzie tytoń. Z tyłu podobna sytuacja, nie? Może odchylę. Z tyłu jest podobna, o kurde, wie piachu. Także dzisiaj będzie odcinek odnośnie prania wnętrza. Zobaczycie, jak nam to wychodzi i jaki efekt uzyskamy. A jeszcze tutaj się drzwi nie otwierają, będziemy musieli jakoś je otworzyć. Nie, trzeba będzie boczek zdemontować, żeby te drzwi otworzyć. Sufitu nie ruszamy, bo sufit wisi, o, widzicie, tu się odkleja już. Także teraz jakakolwiek ingerencja wody w ten sufit i no i on po prostu cały opadnie. No i jeżeli nie wypierzemy sufitu, no to na pewno nie usuniemy całego smrodu, który tutaj jest. Dlatego najlepiej byłoby albo kupić drugi sufit, albo nie wiem, okleić na nowo tą podsufitkę. No ale klient nie chciał, więc nie ruszamy. No, masakra. Piotr, stan upieprzenia. Maksymalne. Od 1 do 10. 20. 20, no dawno nie było takiego syfu u nas. Nie, bo najczęściej to się, wiesz, trochę jakieś takie standardowe, nie jakieś bardzo uwalone. Tak, jakieś tam z codziennego użytkowania, nie? No to wiadomo, się zabrudzi, ale żeby tak, to tutaj chyba nie było z rok albo może dwa sprzątane, nie wiem. Nie, to przecież patrz, kurczę, pozałaziło nawet guziki wszędzie, to. O, tutaj jeszcze jest jakaś ten. No ale też, no słuchaj, tu żeby wszystko tak dobrze zrobić, to trzeba byłoby rozbebeszyć wszystkie plastiki. Taka ciekawostka? Taka ciekawostka jest taka, że w tej kieszonce jest najczęściej z całego auta. No w sumie tak. Tak, bo tam są bezpieczniki. Tu jeszcze jest kieszonka. Tu też popiół. No jest, to wszędzie jest syf. A jeszcze tu jest kieszonka, następna, czekaj. O, kolejna. Petów ciąg dalszy.
zabawy będzie sporo. Chyba dwa dni będziemy nad tym siedzieć. Zdarza się, że czasem, jak ktoś nie zajmuje się na co dzień sprzątaniem, no to nie widzi brudu w samochodzie, nawet jak on jest nieposprzątany i brudny, ale no to tu już... Nie, no tutaj to... Masakra. Tutaj z tyłu, zobaczcie. A jeszcze tu są takie kieszonki. Oj, oj, może wyciągniemy od razu. No, tutaj Piotr jest chyba najczyściej jednak. Chyba tutaj jest najczyściej. No. Ale jest masakra. Tak to wygląda z zewnątrz, nie? Na wierzchu. No, a tutaj? Jest. Czyli tutaj jest ten. No, to jest stolek, to jest skrzyżowane. No i jak to wygląda? Powiem ci, one są... najczystsze chyba w tych wszystkich pokach. Jak były nieużywane. No ale pomijając już ten fakt, że jest brudno, to uwierzcie, ale smród w samochodzie jest niemiłosierny. Najgorzej zamknąć samochód, zostawić go na kilka godzin i później do niego wsiąść. Jeszcze gdybyśmy mieli lato, to naprawdę. Bo tu wiesz, tu pewnie woda się jeszcze dostała i to wszystko oświetlało. Litra benzyny chyba by tylko to uratowała. No tu jest jeszcze jako tak. Dobra, to co Piotr, bierzemy się do arbajtu, nie? Tak? Pracujemy. Lecimy, no. Co Piotr, fajland na dzisiaj, nie? No fajland, wstępnie wyczyszczone, nie? Później będziemy demontować fotele już do prania i wyczyszczenia pod fotelami. Co więcej, no i później po praniu całkowitym dopiero będzie już właściwe czyszczenie wnętrza już na fino. Tak, mamy autko odkurzone. Widać, jak są fotele brudne. Znaczy nawet w tych słuchach tutaj gdzie wcześniej tak było, ale... Jakieś tam wstępnie przeczyszczone plastiki. Żeby troszkę można było tutaj swobodniej oddychać. I usiąść. I usiąść, nie? Zobaczcie po samym odkurzeniu. Całkiem inaczej to wygląda, tylko no... Trzeba chcieć, nie? No. A z tyłu? Z tyłu... O, te drzwi nie były robione, bo one się jeszcze nie otwierają. Tak, tutaj drzwi się nie otwierają, musimy je otworzyć jakoś. I wtedy dopiero tam do plastiki czyszczone, ale z tej strony... No. Było to wiadomo, tam jeszcze jakiś piaseczek się znajdzie, ale to mówię, było odkurzane tylko pod to, żeby móc swobodnie to wyprać. Nie? Ale fotele widać, jakie są uwalone, nie? Mają, plamy straszne mają. Mają dużo plam, nie? Czy ty wiesz tyle dobrze, że tutaj w tych tynicie i tak dalej te przegródki nie są takie bardzo wywalone? No. No, dobry materiał w sumie ten jest do prania, chociaż... No. Znaczy ten, co jest na siedzisku, bo ten, co jest szary na bokach, ten materiał tutaj, słuchajcie, on nie lubi kurzu, ponieważ jeśli ten materiał wam się zakurzy, on jest często też w Audi B8, kurde, mamy tych samochodów tyle, że czasami to już aż jest chęć odmówić, ponieważ te fotele się tak ciężko pierze. Także jeżeli ten materiał się zakurzy, nie będzie często odkurzany fotel, no to po prostu później jak jakaś woda kapnie, czy nie wiem, przy deszczu, przy otworzeniu drzwi, no to już mamy plamę, tak? No i niestety, ale taki ten materiał jest i jest po prostu ciężki w utrzymaniu. No ważne, że i tak za jednym zamachem tyle się udało zrobić, nie? Takiego, aż taki efekt, nie? Bo no w sumie tak ile? Sporo. 2 godziny, żeśmy teraz nad tym siedzieli. I tak sporo wyszło z tego. No nic, tu jutro kolejny dzień. Armagedon przecież to. Armagedon, no. No, tutaj jaki fotel upierdzielony. Zobaczcie, jakie są plamy. No, to tu szczególnie wypalone. Pasażer i kierowca, no bo z tyłu to tam jeszcze. No, w sumie to ja się dziwię, że i tak jak tutaj było tyle palone, że jest tylko w jednym miejscu. W sumie w dwóch miejscach jest przepalone, nie? Dwie takie małe plamy. Tutaj gdzieś są. Aha, no. Jeszcze tutaj jest. I no. Tutaj. No i ja tak poza to tym, tyle, nie? Tak jak mówię.
to i tak sukces. Dobra. Jutro dzień kolejny i finish z tym autkiem. Następny. Walczymy. Kolejny lecimy z grudą. No już mi zdemontowali fotele. Tutaj już prawie też to. Znaczy trzeba tylko wyciągnąć, wyjąć. O, jest tego trochę. Jakieś orzechy. Kawa chyba. Kawa? Kawa jakaś, słuchaj. No. Jakaś rączka. Trying to live it, part of me is tired of living. I'm just saying how I feel. Yeah, I be out front feelings. Big money, little money. No i jak tam? Bardzo brudne? Znaczy te ostatnie nie. Te trzy to są jako drugie fotele pasażerskie, no. Z tyłu. Bo są z tyłu jeszcze dwa rzędy. No to ten pierwszy rząd to nie. To znaczy to one były właśnie bardzo brudne. Ostatnie już nie były. Nie, tu już... Chyba one w ogóle nie były używane, nie? Znaczy nie, coś tam było jakby wylewane, ale to mi się wydaje, że bardziej na bokach i to od bagażnika coś ktoś mógł rozlać, nie? Ale to tak poza tym to tyle. Podłoga, przednie fotele trzeba wykręcić. Tak. Drzwi jeszcze otworzyć, czyli trzeba poczekać, zdemontować. Dressing, a jeszcze wnęki. To w sumie już teraz ja robię. Ogólnie. Pędzelkowanie i dobranie się w błocie. Takie tam. No. A jeszcze zagłówki. W demontażu drzwi podejście pierwsze. I co zauważyłem, patrzcie. Tutaj mamy taką śrubę na Torxa. Więc tu też powinna taka być. A co mamy? Zupełnie inną. Normalnie nie wierzę. No i dobrze, udało się zdemontować boczek bez jakichś tam większych problemów. Następnym krokiem jest odkręcenie tej całej osłony, abyśmy mogli dostać się do zamka i sprawdzić, gdzie leży przyczyna tego, że drzwi się nie chcą otworzyć. Better look amazing right now. Say it how you feeling right now. Say it how you say it. Say it how you feeling right now. Say it how you say it. Show me how I look in your heart. Better look amazing. Sprawdzamy skarby. Ktoś tu na tak. O, na łyżka, nóż. A tu widać resztki przełożone tam później chodzą. Pieniądze, chipsy. Nie no. Ciekawie. Dawno nie było takiego, nie, Piotr? Powiem ci, co to rzadkość spotkać coś takiego. Z masakra. Realizacja prac nad Turanem. Drzwi już się otwierają. Trzeba było wymienić cały zamek. Ten. Rozpieprzyć, brzydko mówiąc. Chcieliśmy dać taką klamkę, jak w domu się daje. Też by było, nie? Nie, ale generalnie trzeba było rozebrać cały bok tutaj i jakoś tam się do tego dobrać. Tutaj już mamy wstępnie coś tam zrobione. Pozostało dobrze go odkurzyć jeszcze, bo tutaj trochę się naniosło tego wszystkiego. Te plastiki tu wyczyścić, tutaj też jak drzwi. Już właśnie żeśmy otworzyli. Tam już trochę lepiej to wygląda. A jeszcze podłokietnik trzeba wyprać. I co dalej, Piotr? Tutaj, nie? Podłokiet, to tu gdzieś na progach, tutaj w środku te plastiki powyczyszczać, nie? Bo tam się ubrudziły przy wchodzeniu do auta. Tutaj mamy jeszcze, musimy to podnieść ten cały ten dywanik. Tak, tutaj musimy dobrze to wyczyścić. Jak widzicie, plastiki są mega zniszczone, także tego już nie uratujemy, nawet nie ma sensu się bawić w to. Dressing coś tam jakby może ujednolici kolor tego plastiku. Sufitu, tak, sufitu nie ruszaliśmy, bo jak widzicie, no opadł tam.
Wyczyściliśmy tylko te elementy, czyli klamki, jakieś tam schowki, słoneczniki. I tak to wygląda. Teraz tylko duże turbo zakładamy. Do diesla. No. Robimy 500 koni. Po dodaniu relacji na naszego Instagrama, który wam się gdzieś tutaj teraz wyświetla, dużo osób nam napisało na temat tego, jak można być tak chamskim, żeby oddać auto w takim stanie na pranie tapicerki, że wystarczyłoby odkurzyć, żeby ten samochód wyglądał troszkę lepiej i nie byłoby wstydu przy oddawaniu samochodu. Otóż już prostuję temat, ponieważ auto było zakupione, czyli to nie jest tak, że ktoś używał ten samochód teraz i po prostu przyprowadził go na sprzątanie, pranie, tylko po prostu klient kupił ten samochód w bardzo okazyjnej cenie, no i teraz naszym zadaniem jest doprowadzenie go do stanu używalności. Prawda? No, za taką okazyjną cenę ten sam chętnie kupił. No, pieniążki ładne. No. Także tak to wygląda. Co Piotr robisz teraz? Kitram szmatki i uciekam z domu. No wypij się przy okazji. Nikt nie powiedział, że je przyniosę. Nie no, szybki będę miał. Jak widać, ona jest mocno pojechana. Dziudę. Zajmuję się tym, czego wszyscy tutaj unikają. Tak, mycia szyb. To jest najgorsze chyba, co może być. Nienawidzę tego, szczególnie w sedanie, jeżeli przyjdzie mieć tylnią szybę. Wnętrze mamy skończone, czekamy aż wszystko obsechnie, zobaczymy czy nie ma plam, a jak są, to trzeba będzie poprawić. Tak, Piotr? Wojna wygrana. Jesteśmy zadowoleni. Łatwo nie było, ale się udało. No. Wszystko szczęśliwie się zakończyło. Ale słuchaj, ja tu jeszcze widzę jedną rzecz, która nie została wyczyszczona. No to zostawiamy sobie na pamiątkę. To trzeba będzie chyba bramkę oprawić. Może ktoś jak będzie chciał, to jeszcze coś z tego ściągnie. No dobrze, więc nie będziemy tutaj już więcej nagrywać. O, tak jeszcze pokażemy. W sumie autko już jest złożone. I co? Pokażemy wszystko na zewnątrz, przy świetle dziennym, jak to wyszło. Czy się dobrało, czy też nie. No, cały finalny efekt. Także jutro. No i słuchajcie, mamy auto skończone, wnętrze jest całe ogarnięte. Zobaczcie sobie, jak to wyszło. Ja obecnie jestem na takiej inspekcji, ponieważ zawsze po takim wnętrzu, po czyszczeniu wnętrza, czy nawet jeżeli chodzi o kwestie zewnętrzne typu powłoka czy polerowanie, zawsze wykonuję usługę taką kontrolę jakości jakby, ponieważ muszę sprawdzić po swojemu, czy jest to dobrze zrobione. I dopiero wtedy autko wydaje. Zobaczcie, jak tutaj to wyszło. Nie ma już tego całego brudu, a był bardzo, jak widzieliście, no to auto naprawdę było mega upierdzielone. Tu na fotelu jakieś plamki pozostawały, nawet widać je chyba, ale no nic z tym nie zrobimy. To siedzisko było prane dwa razy, tamto trzy. Przejdźmy na tylną część, na kanapę. Tutaj zobaczcie, fotele są doprane. Ładnie to wszystko wygląda. Tutaj podłoga w tym miejscu się nie za bardzo doprała, ponieważ jest mega zadeptana. O, jest uszkodzona, nie wiem czy to będzie widoczne, ale naprawdę no już nie da się z tym nic zrobić. I tak lepiej to wygląda niż wcześniej. Do tyłu. Fotele tylne. O, cyk. Idziemy dalej. A
No to tu jest bagażnik, wiadomo, wszystkie graty są poskładane i w bagażniku wylądowały. Tutaj z tej strony kanapy, fotele. Widzicie, drzwi udało się otworzyć. Ups. Generalnie auto jest naprawdę mega zniszczone. No zobaczcie, po samej kierownicy kwalifikuje się do obszycia ponownego, ewentualnie do malowania. No i tak to wygląda. Z tym fotelem zrobiliśmy odcinek, pewnie jeśli już się ukazał, no to możecie go ponownie zobaczyć, jak się pierze tapicerka, gdzieś tutaj będzie wstawione, a jak nie, to dopiero się pokaże i zobaczycie w sumie na czym, w jaki sposób my pierzemy tapicerkę, jak my to wykonujemy, jakimi sposobami, jaką chemią i jak to finalnie wychodzi. Znaczy, zachęcam do oglądania, jeśli już jest, a jeśli nie ma, no to prawdopodobnie będzie w następnym tygodniu. No i tak w skrócie to chyba tyle, słuchajcie. Deska też jest ładnie wyczyszczona, dressing jest nałożony, tak to wygląda, lekka satynka. A tutaj to widzieliście, ile było wtedy, nie? Petów. No teraz jest zdecydowanie lepiej. No i cóż, z mojej strony to tyle. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Jeśli zauważyliście, że coś zrobiliśmy tutaj źle, również napiszcie. Może się czegoś od was też nauczymy. No wiadomo, człowiek uczy się całe życie. No i cóż. Nie przedłużając, widzimy się w kolejnym materiale. Zapraszam do oglądania. Piąteczka.